No witam w kolejnym materiale. Nagrywam to wideo po to, żeby Ci pewną rzecz uświadomić i żebyś zwrócił uwagę na to, czy jesteś dla kobiety chłopcem czy mężczyzną. Jeśli zachowujesz się w stosunku do kobiety jak chłopiec, ona nigdy nie będzie prawdziwie Tobą zainteresowana. Więc zastanów się nad tym, czy być może nie jesteś marionetką dla tej kobiety, czy być może ona Tobą nie manipuluje, czy być może ona Cię po prostu nie wykorzystuje. Jeśli tak jest i to Ty więcej inwestujesz w znajomość i nie jesteś dla niej mężczyzną, a tylko właśnie takim chłopcem na posyłki, to nigdy nie będziesz dla kobiety atrakcyjny. Ja często nawet, brzydko powiem, ale zmuszam dziewczyny do tego, żeby dużo inwestowały w znajomość. Przykład, kiedyś spotkałem się z dziewczyną, powiedziałem jej, że idziemy na lekcję tańca. Ona się ubrała też w takie sportowe shorty. No i przychodzi, ja ubrany w koszulę i mówię, no przecież żartowałem, zabrałem ją do mieszkania i mówię, bo ona myślała, że idziemy na salę taneczną i mówię, no tu jest sala taneczna. Ona taka zdziwiona, zaczęła się śmiać, więc widzisz, ja się nie próbuję przymilać kobietom, tylko wyznaczam własną drogę prowadzenia relacji, która jest dla mnie satysfakcjonująca, ciekawa, a nie myślę o tym, czy jej się to podoba. Jak ty masz w głowie, czy to jej się spodoba, czy ona mnie zaakceptuje, to w tym momencie właśnie zachowujesz się jak chłopiec, a nie mężczyzna. Mężczyzna to osoba, która potrafi ochrzanić, opierdolić dziewczynę, potrafi jej powiedzieć, że nie zgadza się na to, co ona zaproponowała, więc ty musisz mieć własne zdanie w relacji z kobietą, jeśli chcesz, żeby ona cię szanowała i żeby naprawdę była pod wrażeniem twojego zachowania i żeby po prostu okazywać szacunek. To jest bardzo, bardzo istotne. Ostatnio miałem konsultację, chłopaka strasznie wykorzystywała dziewczyna, kazała tam wszystkie sprawy rodzinne mu swoje załatwiać, jeździć do mamy, tak, na jakieś zakupy. On nic z tego nie miał, tylko jeszcze płacił za paliwo, tracił czas. No i ja mu poradziłem, powiedz tej dziewczynie, że się na to nie zgadzasz, że to nie jest tak, jak ty sobie to wyobrażałeś. I oczywiście na początku wybuchła kłótnia, dziewczyna się tam z nim pokłóciła, ale zachował stalowe nerwy i po tygodniu czasu ta kobieta zaczęła go przepraszać, zaczęła się przymilać i się okazało, że jednak już nie musiał tyle jeździć. Więc jeśli masz takie nastawienie, naprawdę jesteś w stanie dużo zmienić w związku z dziewczyną, bo pamiętaj, kobieta zawsze nie powinna być ciebie do końca pewna, powinna mieć taką wizję, że ty jesteś atrakcyjny, możesz sobie poznać inną dziewczynę i ona się powinna nad tym zastanawiać też w związku, czy ty aby na pewno jej nie zostawisz, bo jesteś dla niej atrakcyjny. Jeśli ona w ogóle się nie martwi o twoje spotkania z innymi kobietami, to jest też bardzo ważny sygnał. Ona po prostu ma cię w dupie i nic dla niej nie znaczysz. Także jeśli też w związku nie ma zazdrości, jest to zły sygnał i warto zwrócić na to uwagę. Kobieta zawsze powinna pokazywać takie oznaki zainteresowania w związku albo nawet sprawdzać, wypytywać, co robisz wieczorem. Wtedy też łatwo wyczuć, czy tej dziewczynie zależy, czy nie. Także tyle w tym wideo, ty sobie to wszystko przeanalizuj, bo jak jesteś chłopczykiem dla dziewczyny, a nie mężczyzną, z jajami konkretnym, to też kobiety po prostu będą cię ustawiać tak, jak im się to będzie podobać. Będziesz ją biedny woził z koleżanką na imprezy, one się tam upiją, poznają innych facetów, a ty będziesz stał wkurzony jeszcze bez piwa, bo to na imprezie jak prowadzisz, wiadomo, że nie można się nawet napić przy barze. Także zastanów się nad tym, co robisz i bądź ważny dla kobiety, bądź dla niej mężczyzną, a nie taką fajtłapą, która spełnia jej zachcianki, która lata za nią, jak ona tylko poruszy ustami, tak? Warto się nad tym zastanowić. Przypominam, że do czwartku możesz pobrać wszystkie moje najlepsze materiały o uwodzeniu kobiet. Tutaj masz linka, zostało już tylko nieco ponad 48 godzin, także jeśli nie klikniesz, no to ta strona w czwartek znika. Podejmij dobrą decyzję dla ciebie, bo jest to masa wiedzy w super niskiej cenie. Warto to wykorzystać.